pod wieczór i makowa panienka zamykała makowe kwiaty, aby nie przemarzły w nocy. Tymczasem motyl Emanuel pucował swój cylinder i z niepokojem spoglądał na niebo. Chyba zupełnie zwariowałem. Panienko, spójrz proszę w niebo. To przecież nie jest nasz księżyc. Wiadomo, to jest turecki księżyc. Poszedłem skropić ziemię rosą, a on tymczasem zajął moje miejsce na niebie. Mam pewien pomysł. Włóż mój cylinder na głowę, może cię posłucha. Bagot Minaret, wracaj już do Turcji. Belgikę Malchemal Lapakel. Srebrny, okrągły księżyc stawał się coraz bardziej nieszczęśliwy. Z oczu ściekały mu srebrne łzy i srebrnym głosem powtarzał. No i co teraz będzie? Czy księżyc był kiedykolwiek bohaterem? No dobrze, może ja spróbuję coś zrobić. Bongo kanga dżingin hengin spango kungu. Emanuel bardzo się zdenerwował, widząc taką bezczelność. Gdzie tam? Nic się nie da zrobić z tym tureckim księżycem. Ale teraz do dzieła zabrała się makowa panienka. Usiądź na koprze i odpocznij, bo będziesz musiał jeszcze raz polecieć tam wysoko. A ty przestań już płakać. I zaczęła chodzić od jednego kwiatu do drugiego i każdym potrząsała tak długo, aż się nie przebudził. A kiedy makowe pole już się całe przebudziło, zaczęła się z niego unosić niezwykła makowa woń. Ale to już nie był tylko zapach, ale sen, który unosił się coraz to wyżej i wyżej. Ali, Ali, powiada nagle turecki księżyc. To jest dopiero zapaszek, to mi się podoba. I zaczął podążać za tym zapachem. I unosił się coraz wyżej i wyżej. A makowy zapach stawał się coraz silniejszy. Zapach ten sprawił, że Turkowi zaczęły opadać powieki. Powiedział po turecku coś jakby hajali pupuj i usnął razem z tą swoją turecką gwiazdą. No, teraz już możesz polecieć z powrotem do nieba, powiedziała srebrnemu księżycowi makowa panienka. I on tam poleciał. Potem nie było już żadnych problemów z tureckim księżycem. Rano koło makowego pola przejeżdżał wózkiem trzmiel. Włożyli turecki księżyc do pustego wózka
a Trzmiel odwiózł go do Carogrodu.